Cześć, witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Dzisiaj obiecane porównanie starej szlifierki taśmowej Celmy z nowym Parkside'em PBS 900C3. Zanim przejdziemy do tego porównania, ja w ramach wyjaśnienia do wczorajszego filmu chciałem tu powiedzieć kilka słów na temat tego problemu, który wynikł podczas kręcenia tego filmu. Generalnie chodziło o mocowanie pochłaniacza pyłu, czy też końcówek do odciągu tutaj do tej dyszy wyprowadzającej. Bardzo to ciężko wchodziło. Ja byłem praktycznie przekonany, że po nakręceniu tego odcinka będę dzisiaj zmuszony jechać do Lidla i oddać tą szlifierkę. Natomiast czytając Wasze komentarze, tutaj dziękuję za podpowiedzi, poszedłem drogą jednego z komentujących i zabrałem tą szlifierkę do łóżka. Przy pomocy jeszcze odrobiny mydła, bo proszę tu nie mieć żadnych złych skojarzeń, udało mi się wreszcie nasadzić ten pochłaniacz. No i jak widzicie, trzyma się w tej chwili to wszystko dobrze. Faktycznie troszkę się wyrobiło, także wchodzi w tej chwili już zdecydowanie lepiej. Natomiast ja niestety, ale cały czas uważam, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ no, wymaga stosowania zbyt dużej siły i cały czas musimy się tutaj stresować, że po prostu może nam pęknąć ten pochłaniacz i no, wtedy będziemy musieli albo coś kombinować w postaci jakichś worków od odkurzacza, albo szukać zbliżonego rozmiarami tej części. Także uważam, że można było to zrobić zdecydowanie lepiej. Żeby pokazać, jak można to zrobić lepiej i bezpieczniej dla urządzenia, ja posłużę się przykładem. No nie będę tu wyciągał żadnych szlifierek taśmowych Boscha ani Makity. Raz, że nie mam, dwa, że to jest zupełnie inna liga z innymi standardami jakości, ale posłużę się Parkside'em, który niedawno był w Lidlu. On również ma pochłaniacz, z tym, że ma ten pochłaniacz zapinany na taki klips, nie wiem, czy to widać w tej chwili w kamerze. To również ciężko chodzi, ale mamy klips, mamy uszczelkę i o ile w tej taśmowej szlifierce problem jest w ogóle z nałożeniem tego pochłaniacza na tą dyszę, tam musimy celować, tam się ślizga po rancie, o tyle tutaj to wejście na początku następuje łagodnie i dopiero później musimy cisnąć, żeby to nam skoczyło. Sorry, już nie będę się siłował tak bardzo, ale generalnie ten patent na pewno się sprawdza, na pewno jest szczelny i w sumie w stosunku do tutaj tego rozwiązania przy takiej masowej produkcji nie wiem ile by to więcej kosztowało. Złotówkę, 2 złote. Ja myślę, że każdy mając taki pochłaniacz byłby skłonny zapłacić za tą szlifierkę nawet te 10 zł drożej, ale mieć coś, co może sobie spokojnie zmieniać bez większego siłowania. I teraz, gdzie jest różnica, skoro tu mamy Parkside'a, no nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Parkside jest to tylko nazwa handlowa, natomiast pod tą marką kryje się kilku producentów. No, głównym graczem na tym rynku jest Kompernaß. Ja zawsze, natomiast producentem tej szlifiereczki jest Gryzitus. Ja zawsze jak wyciągam urządzenie Kompernaßa, no to mam takie troszeczkę mieszane uczucia. Nie wiem, czy zauważyliście podczas omawiania tych moich urządzeń. Dlatego, że o ile pod względem trwałości mechanicznej, czy jakichś właściwości takich już czysto użytkowych, one może nie odbiegają od tego Gryzitu. No może to nie ma jakiejś drastycznej różnicy, o tyle jeżeli chodzi o jakieś takie wykończenia, takie drobiazgi, które później nas denerwują przy normalnym użytkowaniu, to jednak tutaj ta firma troszeczkę odstaje od tych pozostałych graczy na tym rynku lidlowskim. Dobra, to już może tamten temat tego pochłaniacza sobie zostawimy. Jest przypięty, działa. Ja tylko mam taką obawę, że z racji tego, że to jest faktycznie tak siłowo wsadzane, to po kilkunastu zmianach z odciągu na pochłaniacz i z pochłaniacza na odciąg, no może dojść do takiej sytuacji, że to się na tyle wyrobi, że już niestety nie będzie tak szczelna, a będzie nam zlatywać i wtedy znowu trzeba będzie kombinację jakieś robić albo z taśmą samoprzylepną, albo z jakimiś tam innymi pomagierami, którzy nam to przytrzymają na tym wylocie. Jeżeli chodzi teraz o główny tutaj temat dzisiejszego odcinka, czyli porównanie tych dwóch szlifierek, to jest szlifierka, tak jak mówiłem, Celma, ja już mam kilkanaście lat, cały czas mi służyła bez zarzutu, aczkolwiek no, zaczął się problem głównie tutaj, jeżeli chodzi o właśnie ten odciąg. Ja w zasadzie te szlifierki taśmowe wykorzystuję w pozycji odwróconej, przymocowane do blatu. Także tam przeważnie mam to podpięte do odciągu. Z tymi pochłaniaczami faktycznie to są raczej tam sporadyczne jakieś użytkowanie. Tutaj ten pochłaniacz to jest taki worek z jakimś takim zapięciem. Niestety siła ciągu, która tutaj wyrzuca ten pył na zewnątrz, jest tak duża i to zapinanie się już na tyle wyrobiło, że zdarzają się przypadki, że ten wyciąg po prostu mi tu odlatuje. No i ja wtedy wyglądam trochę jak młynarz, nazwijmy to delikatnie. Jak będziemy porównywać te szlifierki? No nie będziemy szlifować, ponieważ są to urządzenia o tak dużej mocy i tak dużych zdolnościach do szlifowania, że bardzo łatwo by było zakłamać taki test i równie dobrze szybkość szlifowania można by było udowodnić, że jest wyższa przy użyciu Celmy, jak i przy użyciu Parkside'a. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, to tak, Celma ma 1030 W, Parkside 900, także no nie ma tu jakiejś tam zbyt dużej różnicy. Tutaj nie mamy, znaczy się, płynnej regulacji szybkości obrotu tej taśmy. Jest to ustalone na poziomie 430, chyba teraz podejrzę jeszcze 420 metrów na minutę. Dobrze odczytałem? Dobrze. 420 metrów na minutę. Natomiast tutaj mamy regulację od 240 do 400. Czyli teoretycznie no, mamy tu już jakąś pewną przewagę na tego Parkside'a nad tą starą ceną. Druga sprawa to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli możliwość montowania do stołu. Tu są przewidziane uchwyty za pomocą ścisków, które są dostarczone w zestawie. Ja tu jeszcze wrócę do tego wczorajszego filmu, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim czystym unboxingiem, czyli opisem parametrów, wyposażenia, no to zapraszam do filmu, który tutaj się teraz link pojawił u góry. Natomiast jeżeli chodzi o tą Celmę, no to tutaj nie mam nic przewidzianego do montowania. Musimy sobie radzić albo jakimiś cybantami, które tutaj chwytamy za tą rączkę i za tą tutaj z tyłu, ale to się przeważnie wiąże z jakimś tam dziurawieniem blatu czy specjalnej listy przygotowanej do zamontowania właśnie tej szlifierki. Także tu niewątpliwie jest kolejny plusik dla Parkside'a. Jeżeli chodzi o mocowanie, rozmiar przede wszystkim taśmy szlifującej, to jest dokładnie taka sama, to jest 75 na 533 mm. No to jest dość popularna taśma, spotykana praktycznie we wszystkich sklepach z narzędziami. Nie ma problemu tutaj nie będzie problemu z dopasowaniem czegoś. Rozmiary, jak widzicie, są podobne, natomiast no, nie jest podobna waga tego urządzenia. Ja sobie przygotowałem taką wagę kuchenną. Nie wiem, czy będziecie to widzieć w kamerze, ale może zaczniemy sobie od Parkside'a. Sekundka, bo tu jakieś problemy techniczne. Jest 0. Dobra. Stawiamy Parkside'a i co mamy? Mamy no 3 kg, gdzieś tam 2,990 do 3 kg. Ok, zdejmujemy Parkside'a i stawiamy Celmę. Celma waży ponad 5 kg, czyli różnica jest 2 kg, a tak naprawdę 40% masy. Są dwie teorie, jeżeli chodzi, która właściwość jest lepsza. Ja twierdzę, że ta cięższa szlifierka będzie lepsza, ponieważ tutaj ona będzie nam tak naprawdę sama szlifowała, nie musimy w żaden sposób dociskać. Tą prawdopodobnie też nie trzeba będzie mocno dociskać, ale jednak ze względu na tą masę ta szlifierka wydaje się, że będzie efektywniejsza, mniej męcząca podczas pracy. Z czego wynika ta masa? No, wynika ta masa z tego, że to jest szlifierka, która tą podstawę ma praktycznie całą z metalu wykonaną. Tu, jak jeden z komentujących zauważył podczas tego ostatniego filmu, wiele elementów w tym Parkside jest niestety z plastiku i przy jakimś tam mocniejszym dociskaniu tam wyrabiają się podobno łożyska. Ja tego nie chcę tu potwierdzać, bo nie mam z tym doświadczenia. I skutkuje to tym, że zaczyna nam puszczać ten pas. Ale tak jak mówię, to dopiero po jakimś dłuższym okresie użytkowania będę mógł potwierdzić lub zaprzeczyć. Ok, na koniec, przed postawieniem już takiego ostatecznego werdyktu i decyzji, co robię dalej z tymi szlifierkami, ja przeprowadzę jeszcze taki test, jeżeli chodzi o głośność. Także zakładam moje wysłużone słuchawki. Wy macie możliwość poczucia prawdziwej, pełnej mocy i zaczniemy od, no może od Parkside zacznijmy. Także puszczamy. To jest Parkside, ale zaraz, bo to było chyba nie na maksa, ustaw na w miarę zbliżone parametry. Słuchawki wydaje się dość podobnie. Teraz natomiast będzie Celma. Ona idzie cały czas na maksa. Nie wiem jak wam, mnie osobiście wydawało się, że ten Parkside jest jednak ciut cichszy i też z racji tego, że tu są jeszcze nowe te elementy, nie ma jakichś stuków, które tutaj słychać w czasie obrotu tego paska. Ja zrobię teraz jeszcze jeden test, taki już z miernikiem hałasu, ale to muszę zrobić poza kamerą, ponieważ oczywiście ten miernik to jest aplikacja w telefonie, który nagrywam ten film. Podam w każdym bądź razie za chwilę wyniki. Dobrze, po przeprowadzeniu testu, ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że test przeprowadzany jakimś tam miernikiem, który jest aplikacją na smartfona, nie jest do końca miarodajny. Wyszło tak, że Parkside ma 74 dB, a Celma 84. Także różnica no jednak jest i to według mnie było nawet słyszalne, że ona jest głośniejsza. Jaka jest moja decyzja w takim razie? Moja decyzja jest taka, że mimo tutaj niepewności związanych z tym mocowaniem tego odciągu, zostawiam sobie tego Parkside'a, ponieważ no, raz, że jest właśnie cichszy i dwa, że przy takim użytkowaniu jak ja go użytkuję, będę miał sprawniejsze to odsysanie tego pyłu. Natomiast Celma, no cóż, no, idzie na emeryturę, aczkolwiek w oczekiwaniu, bo z tym Parkside'em mogą się różne nieprzewidywane rzeczy jeszcze dziać. Na koniec tradycyjnie zachęcam do subskrybowania, jeżeli komuś się podobało, jeżeli komuś tam pomogłem w wyborze szlifierki dla siebie. I co? Trzymajcie się, cześć!